Wielki Czwartek od mszy świętej Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się święte Triduum Paschalne. I tak naprawdę dla chrześcijan to już są święta. My nieraz troszeczkę błędnie sądzimy, że to jest przygotowanie do świąt Zmartwychwstania. Tak naprawdę to już są święta, bo nie ma Zmartwychwstania, nie ma zrozumienia głębokiego, sensownego tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa, jeżeli nie przejdziemy przez mszę Wieczerzy Pańskiej, czy w ogóle Wieczerzę Pańską, nie rozpamiętujemy tego wydarzenia, Ogrójec, Golgotę, pusty grób, rzecz jasna, żeby zrozumieć tajemnicę Zmartwychwstania. Dlatego wielkość tych dni jest naprawdę skumulowana na najważniejszych tajemnicach. My zawsze cieszymy się Bożym Narodzeniem, to jest naturalne, bardzo ciepłe, serdeczne, rodzinne. Ale sens głęboki chrześcijaństwa wpisany jest w Triduum Paschalne. Chrystus w Wielki Czwartek pozostawia nam dar z siebie najpiękniejszy. To jest dar Eucharystii, to jest dar wspólnoty Kościoła, apostołowie zjednoczeni przy jednym stole razem z Nim. To jest zapowiedź Ducha Świętego. To jest też zapowiedź tej męki Jego, która stała się dla nas zbawienną. Dlatego podprowadza nas pod Wielki Piątek. Wielki Piątek to Golgota, to ofiara krzyżowa Chrystusa. Najważniejsze wydarzenie dla naszego zbawienia. Tu warto może taką dygresję pastoralną poczynić, że niekiedy jesteśmy, trochę może te akcenty przesuwamy i sądzimy, że na przykład Wielki Piątek najważniejsze jest uczestniczenie w wielkich drogach krzyżowych, które są także w Tczewie, piękne, z piękną już tradycją, jeżeli chodzi o przeżycie Wielkiego Piątku, ale tak naprawdę najważniejsza jest liturgia, adoracja krzyża, to co dzieje się w świątyni, liturgia męki pańskiej, jedyny dzień w roku, kiedy nie ma mszy świętej, tak naprawdę celebrowanej, bo tu Kościół jakby chciał wyciszyć nawet swoją celebrację na rzecz ofiary Chrystusa, podkreślenia tego faktu. A więc do tego naszego przeżywania Wielkiego Piątku, poza drogą krzyżową, nawet ulicami miasta, najważniejszy jest udział ten w liturgii, w świątyni, w liturgii męki pańskiej. Potem jest wielka cisza, a jeżeli Jezus umiera, jest tajemnica Jego zejścia z tego świata w wymiarze ludzkim, jest tajemnica, jak mówimy w wyznaniu wiary, zejścia do otchłani, to dla nas Wielki Piątek i ta cisza grobu, najpierw grobu Jezusa, to przypomnienie, że Jezus przyszedł powiedzieć najpierw zmarłym: bliskie jest wasze zbawienie, ja zmartwychwstaję. I wtedy przechodzimy do nocy Wigilii Paschalnej, Wielkiej Nocy, gdzie już dopiero po przeżyciu tych misteriów Triduum Paschalnego dopełniamy to radością zmartwychwstania. Nie zatrzymaliśmy się na grobie, nie zatrzymaliśmy się na krzyżu. Idziemy do pełni życia i wtedy lepiej rozumiemy tajemnicę zmartwychwstania. Ta radość jest pełna, chyba tak jak matki, która rozumie, że najpierw musi być ból, cierpienie, żeby potem była radość z nowonarodzonego dziecka. Droga krzyżowa ulicami, szczególnie Starego Miasta w Tczewie, to jest naprawdę piękne wydarzenie, zawsze świetnie przygotowane, takie skupiające różne grupy społeczne. Myślę, że to wielkie osiągnięcie wspólnoty Tczewa. Myślę o duszpasterzach, o środowiskach wszystkich, miasta, powiatu, dawni wojska jeszcze przecież, harcerzy, różnych wspólnot, która jednoczy przy krzyżu i przy medytacji męki Chrystusa to całe środowisko. To bardzo piękna tradycja. Ubi episkopus, ubi eklezję, tam gdzie jest biskup, pasterz, tam jest Kościół. A więc Tczew może się cieszyć, że właśnie w ten wieczór szczególny Wielkiego Piątku ksiądz biskup będzie tej drodze krzyżowej przewodniczył. Zapraszamy bardzo serdecznie w imieniu wszystkich organizatorów. Pozwolę sobie to zaproszenie jeszcze raz wzmocnić.